Witam wszystkich po dość długiej przerwie miesięcznej spowodowanej niestety COVID-em, który się troszeczkę wydłużył, ale w tym tygodniu już wracamy do pracy. I tutaj pewnie kojarzycie tą kotłownię Buderus GB192. Dzisiaj mamy akurat, minął rok, no już minął troszeczkę ponad rok od montażu, więc musimy zrobić przegląd kotła, wyczyścić wszystko i tak dalej. Ale przy okazji jeszcze mamy tutaj właśnie też stację zmiękczającą. Od razu weźmiemy i uruchomimy. Tabletki solne zasypane. Ja tutaj akurat głównie używam tabletek z Ciecha. Chyba w sumie jeden z najbardziej znanych, praktycznie znajdziecie w każdej kurtowni, w każdym markecie budowlanym dostępne. 20 zł z groszem za worek 25-kilowy. Mogę Wam powiedzieć to na przykładzie mojej instalacji, gdzie twardość wody jest 24 stopnie niemieckie i tam schodzi mi mniej więcej około jeden worek taki 25 kilo, jeden worek schodzi na jeden miesiąc użytkowania przy szóstce ludzi w domu. No i tak, tutaj ta zakładka się wyświetla Recharge Now, więc teraz jest proces pukania i ustawiacie tutaj tylko godzinę i ustawiacie stopień twardości. Ja może tak tylko dzisiaj szybko pokrótce, a może nie wiem jak będzie kiedyś możliwość, czas, nakręcę taki odcinek o tym, jak sobie tą wodę uzdatnić. Mamy tutaj próbówkę i tutaj jest po prostu oznaczenie, po kąt musimy wlać wodę i do tego, żeby nie było reklamowania, obrócę tyłem i mamy tester kropelkowy. I na czym to polega? Do tego poziomu wody wlewamy akurat kropelki i później każda kropelka, akurat tutaj jedna kropelka odpowiada nam, jedna kropelka to jest 0,56 stopnia niemieckiego twardości i liczymy sobie kropelki w momencie, kiedy wlewamy pierwsze kropelki. Teoretycznie, jeżeli już jest twarda woda, powinna być zabarwienia około różowego i wlewamy kropelki, potrząsamy, mieszamy dotąd, dopóki nie uzyskamy koloru takiego, no tak zalatuje taki niby niebieski, niby zielony, ale kolor się musi zmienić i dopiero wtedy wiemy, że woda została zmiękczona i że mamy poprawnie obliczoną twardość wody. Więc robimy to tak, że tutaj mamy akurat kurek czerpany przed stacją zmiękczającą, więc do tego kurka, tym kurkiem wlewamy wodę, a ja może pokażę, tak będzie może lepiej. I co tu nalać? Zalać kotłowni. Jak widzicie, mamy kolor bezbarwny. Teraz tutaj jest taka keseczka z tym poziomem wody. Wlewamy raz, dwa, trzy. Ja zawsze sobie wlewam cztery kropelki takie na start. Zamieszam. I ona już się nam robi różowa. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. 4, 5, 6. Widać, że jest troszeczkę inny kolor. Jest różowa. Ja wiem akurat, ile tutaj jest, więc mogę jeszcze śmiało wrzucić. Nie było, że nie wlewam. Nadal różowy, aczkolwiek już powoli przechodzi nam w ten kolor taki niebieskawy.
Chcę wam tylko po prostu pokazać różnicę. W tym momencie, jak widzicie, on już nie jest różowy, tylko jest taki, no nie jest to taki niebieski jak zakrętka, ale kolor taki właśnie, taki kolor właśnie zbliżony. I w momencie, kiedy policzymy sobie te wszystkie kropelki, wiemy, jaki mamy stopień twardości. Taki stopień twardości ustawiamy wstępnie na tej stacji zmiękczającej. I teraz tak, jeżeli mamy, ktoś może powiedzieć, po co są tutaj jest bypass i tutaj jest bypass. Ten bypass przeważnie zawsze stosujemy, staramy się stosować, jeżeli tylko są fundusze na to, żeby to po prostu zamontować, to w momencie, kiedy tego BWT multi-block inline mamy wkręconego, woda przechodzi nam tutaj przez niego i omijamy całkowicie zmiękczacz. W momencie, kiedy jest wykręcony, oczywiście strzałeczką w kierunku instalacji, to jeżeli mam wykręconą gałeczkę na full, woda wchodzi tu, przepływa przez stację zmiękczającą, tutaj przez złoże w środku i wylatuje nam tędy już na instalację. Jeżeli byśmy tego nie używali, a mamy postaram się te wszystkie kaszenia wytegować, wypauzować, ale po prostu no jeszcze mnie pewnie długo będzie dusiło. Jeżeli mamy tutaj bypass ten oryginalny, w momencie kiedy tutaj mamy, widzicie w momencie kiedy on jest zamknięty, to woda płynie, nie przepływa przez niego. W momencie kiedy go otwieramy, czyli pociągamy tą wajkę do siebie, tutaj nam ten szpin wychodzi, wtedy bypass jest otwarty i woda nam przepływa. Teraz akurat przepływa, bo mamy pukanie tutaj. Chciałem po prostu, żeby stacja się uruchomiła, żebym mógł sobie zmierzyć. I teraz w momencie, kiedy minie nam już to tutaj jakby przepukiwanie, bo wiadomo, jak się później już używa, to nie ma problemu. Ale ja sobie zawsze puszczam pierwsze pukanie, żeby stacja po prostu sobie pochodziła. Wtedy w dowolnym miejscu znowu, czyli u góry. Nieważne, gdzie to jest zlew, umywalka i tak dalej, jakikolwiek punkt poboru wody, biorę znowu tą fiolkę, znowu wylewam wody tyle ile trzeba, czyli do tej kreski i znowu już za stacją zmiękczającą sprawdzam, czy woda jest zmiękczona, bo różnie bywa. Czasami może być tak, że po prostu głowica nie zadziała, głowica jest uszkodzona. My będziemy myśleć, że stacja nam zmiękcza wodę, ona nam nie zmiękcza. Bywały też takie przypadki. Więc trzeba to po prostu skontrolować, a nie tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy stacja działa, tylko żeby znowu woda nie była zbyt miękka. I teraz, jeżeli tutaj później mamy znowu problemy, że jest woda zbyt na przykład miękka, no to musimy tutaj sobie dopuścić, tutaj mamy śrubę i musimy sobie dopuścić lub przykręcić, dopływ tej zimnej wody, żeby ją troszeczkę unormować. Ale to myślę, że sobie kiedyś taki na spokojnie cały filmik nagramy instruktażowy, teraz tylko tak pokrótce. I przystępujemy do czyszczenia kotła, ale ze względu na to, żeby po prostu was nie zachęcać do tego, żebyście sami tego nie robili, nie będę tego pokazywał i nie będę tłumaczył. Zrobimy sobie timelapse'a na szybko. Ale jeszcze zanim sobie jeszcze zrobimy timelapse'a, pokażę, czego ja używam do czyszczenia. No tak, tutaj no to wiadomo, odkurzacz, dlatego że no, ja zawsze biorę po prostu i tam w środku staram się to doprowadzić do takiego porządku, żeby tam nie było syfu i tak dalej, zwłaszcza przy tych pierwszych uruchomieniach
zaraz po budowie, więc tu mam odkurzacz na akumulator. Bardzo fajny, niezbyt ciężki, no i najważniejsze mobilny, bo biorę sobie go czy to na drabinkę, gdzie potrzebuję, no i wiadomo, standardowo torba, którą mogę się tam widzieć na tym. No i tu mam jeszcze wiertarkę, dlatego że będziemy tam przewiertywać kabelek od internetu, puszczać go tutaj w korytku i doprowadzimy przewód do kotła gazowego, żeby móc oglądać, co tam się dzieje z kociołkiem na aplikacji. Sprawdzimy, co nam wypłynie z separatora magnetycznego po roku użytkowania instalacji, tylko i wyłącznie ogrzewanie podłogowe. Ściągamy magnes, który notabene jest, tak jak się pokazuje, bardzo mocny. I tutaj mamy koreczek, od razu nam robi też zakluczyk. Widzicie? To jest właśnie to, co sobie tam separator zebrał. Upuścimy sobie tutaj jeszcze troszeczkę. Widzicie, jak sobie to pływa? Wiem, że większość z Was twierdzi, że montowanie separatora magnetycznego to jest naciąganie klienta na zbędne koszty, ale powiem Wam tak, montowanie zwykłego filtra siatkowego, przez którego na 100% to tutaj, co nam tutaj pływa, jestem w stanie się założyć, że przez filtr, zwykły filtr siatkowy to przepłynie, a później kolejna droga dla niego to jest już nic innego jak trafienie do wirnika pompy. Dokładnie tam nie mierzyłem, ale na szkoleniach mówili, że między wirnikiem pompy a korpusem jest tylko około 1,5 mm szpareczka, prawda? I teraz w momencie, kiedy wirnik się kręci i tak dalej, to jest po prostu jeden wielki magnes. I w momencie, kiedy wirnik się kręci, w ogóle wirnik przyciąga te wszystkie opiłki i później siłą rzeczy w momencie, kiedy nazbiera się tam tego dosyć sporo, pompka potrafi stanąć, zatrzeć się i niestety nie podlega to, nawet w momencie, kiedy kocioł jest na gwarancji, nie podlega to jakiejkolwiek gwarancji. Co innego, jeżeli na przykład, nie wiem, pompka się zepsuje, a jest separator magnetyczny, wtedy łatwiej jest o uznanie gwarancji. I koszt pompki tutaj, no mniej więcej, bez znaczenia, czy to jest GB022, czy to jest GB072, czy tak, tutaj jest 192. Ale mniej więcej to jest gdzieś, mówię tylko o samym koszcie pompy, no nie? To jest około 1000 zł. Więc teraz pytanie takie, czy warto? Ja uważam, że warto, bo nawet jeżeli kupicie jakiś tam niedrogi separator magnetyczny za około 200 parę złotych, on już też spełni swoją rolę. No jedne lepiej, drugie gorzej. 200 zł separator,
No a nie musicie wtedy podnosić kosztów wymiany pompy. A z reguły to jest tak, że ta pompka lubi się zepsuć w najbardziej nieoczekiwanym momencie, czyli w momencie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy i wszyscy serwisanci mają pełne ręce roboty. Wtedy po prostu najczęściej ta pompa siada. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, że nie możecie się doprosić serwisanta o wymianę, bo niestety czasami jest tak, że człowiek ma tylko dwie ręce i a doba ma tylko 24 godziny i jeszcze trzeba spać. Więc po prostu czasami ten serwis, czas przyjazdu serwisu wydłuża się tam do kilku dni. No i niestety czasami nie mamy na to wpływu, możemy obwiniać wszystkich serwisantów dookoła, ale gwarantuję wam, że jak zaczyna się sezon grzewczy, wszyscy serwisanci są obłożeni robotą i to nieważne, czy to Buderus, czy Vaillant, czy Fisman i wszystkie inne marki. Wszędzie wszyscy są zawaleni robotą. I tak samo to już od razu mogę też tutaj powiedzieć, bo to też nie tylko instalatorzy oglądają. Jeżeli drogi Kowalski czy Nowaku planujecie przegląd, naprawdę planujcie ten przegląd, wakacje, wiosna i tak dalej, w momencie kiedy, bo często jest tak, że każdy odkłada ten przegląd serwisowy, to czyszczenie odkłada na mówi, przed sezonem sobie wyczyszczę. Uwierzcie mi, przed sezonem naprawdę nie ma czasu na czyszczenie, bo po prostu siłą rzeczy w pierwszej kolejności trzeba usuwać awarię, a dopiero później zajmować się czyszczeniem. Patrzę, bo te lampy mi się tutaj odbijają. O, tak będzie lepiej. A dopiero później zajmować się czyszczeniem. Więc jeżeli możecie, to planujcie sobie to, tak jak mówiłem, wiosna, lato. I tutaj jeszcze przy okazji tego serwisu tak samo jest z przedłużeniem gwarancji. Z reguły to jest tak, że kocioł ma przeważnie 2 lata gwarancji. Ja to mogę powiedzieć na przykładzie Buderusa, bo to akurat wiem. No nie wiem, jak tam jest u innych producentów. To może się inni serwisanci wypowiedzą pod filmem, jak to wygląda. Tutaj przynajmniej jest tak, że macie te 2 lata gwarancji i później możecie sobie dokupić kolejny rok gwarancji. Oczywiście musi być też przegląd gwarancyjny zrobiony co roku, bo tego wymaga polskie prawo, że przegląd kotła gazowego, w ogóle przegląd instalacji gazowej musi być robiony raz w roku. I no ja wiem, że niektórzy, ja powiem wam, czasami jak wchodzę na fora, to po prostu niektórzy liczą na to, że nie wiem, nie zrobią przeglądu kotła gazowego przez nie wiem, 5 lat, przeliczą sobie koszty i stwierdzą, że czasami wtedy naprawa wyjdzie ich taniej, nie? Tylko też musicie sobie zdać z tego sprawę, że niestety większość ubezpieczalni wymaga tego, że jednak te przeglądy muszą być zarówno kominiarski, elektryczny i tak samo, znaczy te pomiary elektryczne i tak samo tutaj przegląd instalacji gazowej, a kocioł gazowy, jakby na to nie patrzeć, wlicza się w część instalacji gazowej. Dlatego, że gaz to nie jest tylko tak, jak tutaj dochodzi tylko rurka i dotąd dochodzi nam gaz, dlatego, że tutaj też mamy zespół gazowy, który też jest, jakby na to nie patrzeć, częścią instalacji gazowej i do tego też właśnie należy te przeglądy robić. A to, czy ktoś chce, czy nie chce, ja też czytam czasami, że ktoś tam sobie sam zrobi przegląd. Jeżeli u niektórych przegląd polega na tym, że bierzemy odkurzacz, tak jak ja mam odkurzacz, należy rzeczy, bo robił za statyw pod kamerę. Jeżeli bierzemy odkurzacz i tylko wyodkurzamy i tak dalej, i ktoś sobie tam spianuje sobie, albo tam pędzelkiem położy pianę na rurkę gazową, jeżeli to u niego jest przegląd kotła gazowego, no to niestety jest w bardzo dużym błędzie. Dlatego, że no ja bym na to nie patrzył, jest tutaj jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które trzeba sprawdzić, choćby nawet i analiza spalin, ale no nie zrobimy tego, jeżeli nie mamy analizatora, którego kalibrujemy co najmniej raz w roku. I jak teraz przeliczymy koszt kalibracji mniej więcej akurat tego mojego
nie wiem, 500-600 zł netto. I teraz trzeba przekalkulować. No czy wiadomo, gdzieś tam można pożyczyć analizator od kogoś tam. Ja nie pożyczam, żeby po prostu, nawet aby ktoś znajomy do mnie przyszedł i poprosił, czy bym mu pożyczył analizator, powiedziałbym mu, że no nie da rady. Nie da rady z tego względu, że ja nie chciałbym mieć nikogo na sumieniu, żeby ktoś tam sobie gdzieś grzebał w kotle gazowym. Czytam te różne właśnie opinie i tak dalej. No i piszą właśnie ludzie, że serwisaci są niewykwalifikowani i tak dalej. Ja wam powiem, że serwis to jest troszeczkę inna dziedzina jak instalatorstwo. I ja na początku swojej przygody z serwisem dalej uważam, że wielu rzeczy nie wiem i tak dalej, bo to powiem wam, czasami dzwonię do kolegów serwisantów, co mają stażu po 25 lat w danej marce i czasami oni też mówią, że przyjeżdżają i czasami pocałują klamkę, bo no czasami są takie ciężkie przypadki, których na przykład jeszcze nikt nie miał. Tak na przykład jak tutaj akurat przy tym kotle, przy pierwszym uruchomieniu był taki specyficzny przypadek. No siedziałem tutaj 2 dni, szukałem przyczyny. Byli tutaj też telefonicznie na poradach i tak dalej inni. Szukaliśmy i dopiero Piotrek z Warszawy wpadł na to, co to może być. Znaczy inaczej, nakierunkował, gdzie należy mniej więcej szukać przyczyn, bo mówi, że przyczyn może być, no to jest jak szukanie igły w stogu siana. No i powiem wam, że jego pierwsze naprowadzenie było trafne. Znalazłem przyczynę i kocioł ruszył. Aczkolwiek, sam bym sobie na pewno sobie nie poradził. Więc dobrze, że też jest cała sieć serwisantów, kolegów i tak dalej. Nie zawsze można zadzwonić, podpytać. I powiem wam, że ta branża jest taka hermetyczna, ale z reguły ludzie się wspierają, bo no nieważne, dzisiaj jest tak, że ja potrzebuję pomocy. Czasami jest tak, że wszystko jest zamknięte i tak dalej. Przerwa świąteczna, ktoś potrzebuje jakiejś części i na przykład jej nie ma. Zadzwoni akurat do mnie, ja ją mam, to ją po prostu najzwyczajniej w świecie pożyczę, czy tam odsprzedam bez jakichś tam narzutów i tak dalej. My sobie musimy też pomagać, nie? Bo tak ja mówię, nie wiadomo, czy dzisiaj ja będę potrzebował pomocy, czy ktoś inny, więc jak to śpiewa Rysiu Lidl, zawsze warto być człowiekiem i trzeba po prostu sobie jakoś tam pomagać i sobie radzić. Więc no, przegląd. Ja proponuję zostawić przegląd serwisantom. Jedni są bardziej wykwalifikowani, drudzy mniej. Jedni robią to bardziej sumiennie, inni robią to po łebkach, żeby tylko po prostu odbębnić. Tego już nie neguję i tak dalej. Nie wypowiada się na ten temat, indywidualna sprawa każdego. Ale tak jak mówię, jeżeli na przykład widzicie serwisanta, teraz niektórzy serwisanci przekrzczą, który przychodzi tylko i odkuraczem wam wyodkurza kocioł, bo czasami czytam na forach, że tak to wygląda, chociaż na forach to też niektórzy koloryzują wszystko, dodają uroku, dramaturgii, żeby po prostu wywołać gówno burzę pod postem, żeby był ruch w biznesie. Bo nie sądzę, że serwisant, nie wiem, który tam ma tam kilkuletni staż, przychodzi z odkurzaczem, wyodkurza komorę tutaj w środku, kocioł i zamyka kocioł i idzie i za to kasuje 300. Wolałbym wierzyć, że jest to ściema, aczkolwiek no różnie bywa. A jeżeli macie takiego serwisanta, no to czas się rozglądać za nowym, takim, który chociaż analizę zrobi z pani i zobaczy, czy wszystko gra, czy nie gra. I tak dalej. No więc przystępujemy do działania. Lecimy z koksem.
Mamy tutaj wymiennik z widokiem od góry. Jak widać, jakiejś tam wielkiej tragedii nie ma. I tu mamy zawartość syfonu po czyszczeniu. Tu mamy jakieś pszczółki, osy. Nie wiem, bo to już w pół zmumifikowane, to już nie idzie rozpoznać. Tu jest jakieś coś większego, jakiś robal latający. No i pewno jeszcze tutaj osadu tutaj, to nie wiem, czy to będzie tak widać. Biały osad pływający. W sobie tutaj już mamy kocioł wyczyszczony. Uszczelka podmieniona na nową. Syfon wyczyszczony. Tylko nie wiem, gdzie go odłożyłem. Ja sobie to zawsze po czyszczeniu dolewam od razu. Dolewam wody. Na odwrót. Mamy ciśnienia w naczyniach posprawdzane, filtr wyczyszczony i co? Jeszcze tutaj filtr od gazu sobie wyczyścimy. Obstawiam, że tam nic nie będzie, chociaż czasem może się coś trafić. Jakieś opiłeczki, ścinki z innej rury PE. No i co teraz? Nabijamy ciśnienia, dlatego że musimy spuścić całe ciśnienie, żeby wyczyścić wymiennik. No. To powinienem sobie wsadzić. Musimy jeszcze raz. Oczywiście standardowo woda niezmiękczona. Niezmiękczona. Tam dostałem od jednego pana maila. Może jeszcze ogląda. Prośbą o sprostowanie. Sobie źle podpiąłem, widzicie? Powiem wam, po tym COVID-zie to tak trochę ten mózg nie funkcjonuje tak, jak powinien. I czasem też jest tak, że trzeba dwa razy coś pomyśleć, zanim się coś zrobi.
My akurat tutaj mamy na wyżywicy od powrotu. Na powrocie mamy zawór spustowy do dobijania. Ja przeważnie ustawiam tak gdzieś w okolicach 1,5 bara od ciśnienia na instalacji. Jeszcze trochę. Mamy. I teraz już po napełnieniu uruchamiamy kocioł Ana i zaspalin i zobaczymy, co tam wyjdzie.